dobry Państwu. Troszeczkę mnie nasza koleżanka Aja wrobiła, że nie mamy tutaj ekranu i rzutnika. No to jest dla mnie też nauczka, że trzeba wszędzie jeździć z własnym ekranem i z własnym rzutnikiem. Dlatego to wiemy, że obraz przekazuje nieporównalnie więcej od treści słownej, stąd ślepota uważana jest za najcięższe kalectwo. Dlatego to będzie raczej zajawka do tematu. Temat to są wyniki najnowszych badań przeprowadzanych przeze mnie laboratoryjnie. Ja tu sobie, że tak zrobię jakąś małą ściągę do tego, co ja tu miałam. Większość osób wszystkie tajemnicze zjawiska stara się sprowadzić do tego, co pisze w podręcznikach. Najnowsze podręczniki pochodzą z lat 50. Minęło troszeczkę lat. Kiedy studiowałam na elektronice, no nie zważajmy na to, że nie skończyłam tej elektroniki, a poszłam potem na chemię, zrobiłam doktorat z biologii molekularnej, a teraz od kilkunastu lat zajmuję się fizyką pól torsyjnych i pokrewnych temu zjawisk. Jak studiowałam na tej elektronice, to mówili nam, że w elektronice 5 lat to epoka. A ja się dziwiłam, dlaczego my mamy podręczniki z lat 50. To były lata 80. Po latach się dowiedziałam. Bo dalej są te same podręczniki. Fizyka jest zarezerwowana dla kręgów wojskowych, nie dla tak zwanego plebsu. My mamy uniwersytety, instytuty naukowe mają tworzyć namiastkę nauki, że to tu jest centrum tego, co się dzieje w dziedzinie wszelkich odkryć. Tak nie jest. Wiele osób, które kontaktowało się z tymi kręgami amerykańskimi, które wojskowymi finansowanymi z czarnego budżetu, a czarny budżet to jest mniej więcej tyle, co budżet wojskowy USA, mniej więcej 700 miliardów dolarów i to jest mniej więcej tyle, co na wydatki wojskowe wydaje reszta świata. I tam ci naukowcy nie posługują się tą fizyką, która jest w naszych podręcznikach. Posługują się zupełnie inną fizyką. Ja przez właściwie 30 lat zgłębiałam, jak bardzo zakłamana jest fizyka. Oprócz tych innych rzeczy, historia, polityka, tak? Biologia molekularna jest zakłamana, medycyna. No ale fizyka to wydawało nam się, że to jest takie logiczne, wszystko jest oczywiste. Nie, tak nie jest. Na przykład i nikt mi nigdy tego nie powiedział. Na to uważać trzeba, na to, bo to jest zakłamane. I mam do tego też pewien żal do tych, którzy już wiedzieli, że to jest zakłamane. Ale przez 30 lat zgłębiałam to głównie z jakiejś tam... Najwięcej się dowiedziałam z rosyjskich stron internetowych. Tam jest na przykład strona, na której jest 100 artykułów czy publikacji pokazujących błędy Einsteina. Że połowa tego, co on stworzył, to fikcja. Niemniej jednak on i tak zrobił dużo. Też nie należy na nim wieszać wszystkich psów. Ale to jest tak, podobnie Dirac, taki znany człowiek od fizyki kwantowej, on też przepychał swoje pomysły, które się nie sprawdziły.
I to wszystko upchane zostało w te podręczniki i w to, czym wiele osób się chlubi, że zna tą fizykę współczesną. Ja zainteresowałam się jeszcze w szkole podstawowej oddziaływaniami subtelnymi. Taka była książka Manczarskiego od magii psychotroniki. I w tym kierunku poszło. To nie było tak łatwo ugryźć te tematy. Minęło wiele lat, zajmowałem się między innymi astrologią, żeby to poznać. Miałam jakieś postępy, ale chciałam wiedzieć, jak to działa. Szukałam mikrożyroskopów, bo one były potrzebne do zrozumienia astrologii. No i kiedy uzyskałam dostęp do internetu, to ja po 3 dniach znalazłam pola torsyjne. Że to są te mikrożyroskopy, powiedzmy tak. I mogłam wejść w tą dziedzinę, która rzeczywiście reprezentuje oddziaływania subtelne. Od 12 lat temu nauczyłam się wykrywać te oddziaływania taką metodą półradiestezyjną, taką dokładniejszą niż radiestezyjna, ponieważ ja, jeżeli tu mamy preparat homeopatyczny, postawię go w odległości 3 metrów, to z dokładnością do 10 cm określam zasięg tego. I skonstruowałam spektroskop cząstek pola torsyjnego, i na którym można odczytać, o jakich atomach, cząstkach elementarnych, o polu kształtu niesie informacje te cząstki. I te cząstki pola torsyjnego są na przykład na zdjęciach. Przenoszone razem ze światłem, ale one są oddzielne. I z każdego zdjęcia my możemy odczytać bardzo dużo informacji. Na przykład spektrum pierwiastkowe cząstek elementarnych, substancji aromatycznych i pole kształtu. Jedna z najciekawszych rzeczy. I teraz większość osób, którym się mówi o przekazywaniu informacji, no to myśli sobie o elektronach czy fotonach, które przetwarzają. Według nich są cząstkami informacyjnymi, bo każdy przeniesie jeden bit informacji. I sobie liczymy 1,5 elektronów, 10 elektronów i to jest ta niemiła informacja. Natomiast prawdziwa cząstka informacyjna, tak jak cząstka pola torsyjnego, przenosi niewyobrażalną wielkość informacji. Kiedy ma kontakt z białkiem, który ma powiedzmy 1000 atomów, to przenosi informacje o każdym tym atomie, o jego położeniu przestrzennym, trójwymiarowym, nie to co na powierzchni, tylko co w środku i o tym, ile jest nie tylko protonów, ale neutronów w każdym jądrze atomowym. Także praktycznie to jest jedna cząstka przenosi tyle, co cały twardy współczesny dysk. Jeżeli potraktujemy to jako bitmapę. I to jest dopiero zagadnienie informacji, bo te cząstki będą mogły być wykorzystywane w superkomputerach, które kilka rzeczy przy tym samym poziomie komplikacji będą mogły przeliczać parę rzędów informacji więcej. I teraz tak, cząstki pola torsyjnego. My więcej coś tam słyszymy o polach torsyjnych ogólnie, bo Rosjanie tak o tym piszą, szczególnie Shipov, który rozpropagował dosyć dobrze tą nazwę pól torsyjny, żeby się móc dogadać. Wielu autorów pisało pod swoją nazwą, bo chcieli, żeby to ta ich nazwa została przyjęta i w ten sposób nastąpiło pomieszanie, bo nie starali się odnieść do wcześniejszych wyników, że coś ma jakieś właściwości. A nie zawsze to, czego nie znamy, to zawsze jest to samo. Tam też
trzeba niejako dzielić wóz na czworo i rozróżnić, że to jest coś innego, a tam to jest też czymś innym. I teraz te cząstki pola torsyjnego produkowane są w reakcjach jądrowych, a tych, które są w Ziemi, z rozpadu uranu, potasu czy toru, wydostają się na zewnątrz i to są nasze oddziaływania radiostezyjne. Kiedy padną na jakąś substancję, o, na ten budzik, a tu umieścimy wodę i przytrzymamy jakiś czas, ale najlepiej to, żeby jeszcze przyspieszyć, to w tej wodzie znajdzie się informacja z tego budzika. Nie tylko z materiałów, ale też przestrzenna. O ile z elementów, które są mniejsze od tej butelki. No i tymi cząstkami zajmowałem się przez wiele lat. Powiedzmy, że one przeniesiemy informacje z kulek. Bo nam się kojarzy pole kształtu z piramidkami. Tam trudno mówić o polu kształtu, bo one też są elementem optycznym, takimi lusterkami. Ale jeżeli będziemy mieli jakiś metal, metalową kuleczkę, to u mnie na spektroskopie pokaże się taki wykres. Taki ostry pik, który wskazuje, że jest tylko jeden wymiar. Jeżeli jest coś bardziej skomplikowanego, ten wykres się rozszerza. Jeżeli będziemy mieli na przykład toroid, to będzie z takim dołeczkiem już dużo szerszy pik, a jeżeli na przykład walec, no tu się to co krągli oczywiście, tak? To już wstępnie możemy z tego określać, jaki mamy kształt. Ja tu jestem uwiązany na krótkiej smyczy. I teraz, jeżeli obejrzymy sobie elektrony, to jest spektroskopia preparatywna, możemy sobie wyekstrahować ten sygnał elektronów do wody czy alkoholu i wówczas te elektrony dadzą nam ten kształt, tego piku. Że one są kulką, nuda, no coś, co mamy od tylu lat i z czego już więcej nie wykrzesamy. Natomiast te cząstki pola torsyjnego przybierają kształt czy kulki, czy czegoś innego. I na to poszło mi wiele lat. Mam bardzo dużo doświadczeń i wiedzy o ich właściwościach. No, ale to też nie jest cały świat. Przypadkowo badając zdjęcia galaktyk, gdzie jakiś Rosjanin starał się pokazać, że tam są za ciemną materię odpowiedzialne są neutrina, wykazałem, że są neutrina, ale to one tak dobrze nie odpowiadają tej ciemnej materii, natomiast są cząstki o bardzo dużej masie. Tam, gdzie są pierwiastki sztuczne, no ale one nie mogą być na peryferii galaktyki. Właściwie to nie jest są peryferia, to jest 10 razy dalej niż ta galaktyka. Tam nie jest wystarczająco gorąco, żeby wytwarzać sztuczne pierwiastki. Ale są takie cząstki ciężkie, hipotetyczne WIMPy, znaczy my w tej oficjalnej nauce mówimy o hipotetycznych, cząstki elementarne o wadze kilkudziesięciu czy kilkuset mas wodoru. I one nie są tylko tam, jeżeli są tam, to są tu. Znalazłam je, że są generowane przez
reakcji biologicznej, reakcji jądrowej w białkach prionowych w naszych czakramach. Nasze czakramy to są białka prionowe, które wytwarzają w reakcji jądrowej nie tylko neutrony, neutrina, protony, całą menażerię cząstek elementarnych, ale właśnie te WIMPy. I te WIMPy dopiero mają zadziwiające właściwości. Osobnym tematem jest generacja tych WIMPów, którą się obecnie zajmuję, żeby dokładnie badać ich właściwości i potem je wykorzystać. Kiedy się zmęczyłam badaniami tych wszystkich szczepionek, o których wczoraj mówiłam, no to sobie zrobiłam parę analiz zdjęć UFO. I tam okazało się, że są też te WIMPy. Że to te WIMPy biorą udział w napędzie. Nie żadne jakieś tam pola elektryczne, czy jakieś tam cudeńka. I teraz jeszcze trzecią cząsteczką, którą i one przenoszą informacje. One zmieniają swoje właściwości w zależności, one mają masę, tak? Te cząstki pola torsyjnego nie miały masy, mogą się przykleić na przykład do fotonu i na gapę zasuwać do nas ze Słońca albo z jakichś planet i być odpowiedzialnymi za wpływy astrologiczne. Te WIMPy, tak jakby na tym wykresie spektrum cząstek pola torsyjnego zachowują się tak, jakby zmieniały masę czy energię pod wpływem zmienionej informacji. Czyli jeżeli ja nanosiłam informacje na te WIMPy, informacje różnych metali, lekkich czy ciężkich, to one się przesuwały na wykresie. Następną taką cząstką, która jest znana, ale kompletnie nierozumiana, są neutrina. W polach torsyjnych je widać doskonale. Natomiast do tej pory tymi oficjalnymi detektorami to były na przykład superkamikady, gdzieś tam kilka tysięcy ton czterochlonku węgla obłożonego licznikami scintylacyjnymi, które wyłapywały dziennie powiedzmy jedno neutrino dochodzące ze Słońca. Ale w międzyczasie takie było założenie fizyków, że my wykrywamy cząstki elementarne wtedy, kiedy one spowodują jakąś reakcję jądrową. W końcu, niedawno dopiero, trochę zarzucono to podejście, że przecież możemy ją zbadać w bardziej łagodnych warunkach, kiedy one po prostu zaburza drgania w atomie i w ten sposób skonstruowane już o tej wielkości detektory, no, które też wykrywają jedno neutrino dziennie. A tutaj możemy badać dowolne ilości tych neutrin więcej. Zrobiłam doświadczenie z przenoszeniem informacji, ale tej pełnej informacji, nie tam kuleczki, na neutrinach i przyniosłam na dystansie 50 metrów informację bez żadnych zakłóceń, więcej, nawet z niewielkim spadkiem na tych 50 metrów ta intensywność sygnału spadła zaledwie 30%. Względem tej, która była mierzona 20 cm od źródła neutrin, czyli na przykład od trytu. I to są sfery, które się zajmują wojskowi, a nam to ochłapy. W Polsce nie ma, że nie wolno. W Ameryce niektóre są tak ogólnie powiedziane, tym się nie zajmujemy, tym nie wolno, to jest tylko dla speców od wojskowości. U nas to się ośmiesza, tak? Albo utrudnia działania. No, rzecz naturalna jest taka, że dobre badania kosztują. I z prywatnych pieniędzy nie można zrobić takich dużych badań, tak? Jeżeli ja się zajmuję WIMPami w
w ramach jakichś moich skromnych dochodów i jakiejś tam pomocy znajomych osób finansowej, a Amerykanie wydają na to kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie, no to są efekty nieporównywalne. I teraz tutaj trzeba wspomnieć w nawiązaniu do napędów UFO, że równolegle z powstawaniem napędu odrzutowego rakiet w latach 50. Pierwszy Sputnik to tam jest 58 rok. Thomas Townsend Brown rozwijał tak zwaną elektrograwitację. On to robił prywatnie. Był bogaty z domu, więc większość jego badań, mimo że zatrudniał tam jakieś ludzi, była sfinansowana z jego rodzinnych zasobów. I robił tak zwane, między innymi, bo jego twórczość jest bardzo szeroka, to taki niedoceniany geniusz. Niedoceniany w naszej literaturze, że się to wycisza. W podręczniku żadnym nie znajdziemy, że on istniał. Takim głównym osiągnięciem są kondensatory asymetryczne. Jeżeli mamy jakąś płaską powierzchnię, czy on bardziej taką jakąś półką robił, a drugą, potem mamy izolator i tam taką igłę i potraktujemy to jako okładki kondensatora, to nazywamy kondensatorem asymetrycznym. Jeżeli tam przyłożymy 100 tysięcy volt, to mamy ciąg do napędu statków kosmicznych na przykład, który jest 100 razy bardziej wydajny od tego napędu odrzutowego współczesnego, czyli tych tam, powiedzmy rakiet Saturn wykorzystywanych w latach 60. i 70. Ale tam do tej pory nie nastąpił żaden znaczący postęp. I teraz, jeżeli ja zanalizowałam, nie miałam zdjęć z tych doświadczeń, nie zachowały się, większość informacji przechwyciły kręgi wojskowe, to, ale jest, tu mam na przykład takie zdjęcie Thomasa Townsenda Browna z kondensatorem asymetrycznym, no to my wiemy, że w takich elementach po użyciu zostają fantomy. I jak zbadałam ten fantom, okazało się, że oprócz elektronów, które się spodziewamy z prądu, mamy reakcję zimnej syntezy jądrowej, całą tą menażerię cząstek elementarnych, neutrony, protony, neutrina, deuterony, cząstki alfa, a oprócz tego wimpy. To te wimpy odpowiadały za tą stukrotnie większą skuteczność. Przy czym to jest jakiś wstępny etap do jakichś zadziwiających napędów kosmicznych. I amatorzy w Ameryce robią tak zwane liftery. Kleją z balsy folii aluminiowej i igieł żelaznych, takie lekkie struktury trójkątne. W dół umieszczone są kantem te folie aluminiowe, do góry igły, igły metalowe. I tam zachodzi ta sama reakcja jądrowa. I one się unoszą przy napięciu kilkadziesięciu tysięcy volt. I teraz tu nie mogę pokazać. Trzy zdjęcia latających spotkików. Wziąłem te z czasów, kiedy jeszcze nie było Photoshopa, czyli tam z jakichś filmów z lat 90. Jakieś zdjęcie u nas w Polsce z Muszyny z 58 roku. I okazało się, że wszystkie są prawdziwe. Że tam jest
reakcja zimnej syntezy jądrowej. Też mamy menażerię tych cząstek elementarnych, radioaktywnych, czy pochodzących jakby z radioaktywności. Mamy WIMPy. I teraz co ciekawego, bo to jest jakby te najprostsze podejście. Co tam w tych wszystkich trzech jest takiego samego? Jest tellur, jest uran, srebro i złoto. Nie wiadomo na co i po co. Uran wiem po co jest. Andrea Rossi, taki Włoch, który się zajmował zimną syntezą jądrową, to nie on był pierwszym twórcą, on to wziął od profesora Piętellego, a tylko rozwinął i skomercjalizował. Produkcja energii metodą zimnej syntezy jądrowej, reakcja rozgrzanego niklu w wodorze, rozgrzewane do mniej więcej 700 stopni, powoduje, że wydzielana jest energia. On skonstruował tak zwane urządzenia ECAT. To nie od kota, tylko od katalizatora. No i oczywiście wielką tajemnicą jest to, co jest tym katalizatorem. Ja się naśmiewałam przez całe lata, że tam brakuje cząstek pola torsyjnego, więc trzeba je wziąć z jakiegoś pierwiastka radioaktywnego, czyli pewnie z odpadów z elektrowni atomowej. Nie, on ma czysty, wzbogacony uran. To widać to na spektrum z jego tego reaktora ECAT. I spodziewam się, że w przypadku tych latających spotków też jest to źródło cząstek pola torsyjnego potrzebnych jako ten katalizator tej reakcji zimnej syntezy. No i tu jest filmik, nie zobaczymy. Mamy UFO, które jest w kształcie stożka, w środku świeci ten stożek, wynurza się z wody, wznosi i nagle następuje błysk i wszystko znika. Większość osób stwierdzi, że to jakaś ta... ktoś pokombinował w Photoshopie i coś wymalował. Nie, to jest prawdziwe zdjęcie. Napęd jest ten sam, w momencie błysku sygnał napędu rośnie kilkukrotnie. Jakieś inne zdjęcie, trzy niebieskie kule na niebie, ten sam napęd. Zdjęcie radzieckiego Roswell. Jest filmik w internecie, na którym pokazywany jest latający spodek wbity w ziemię gdzieś tam w Tajce, na Syberii. Też jest ten sam napęd. No amerykańskiego z Roswell nie mamy zdjęcia. Wszystko zostało utajnione dla wojska. Następny filmik mamy latające cygaro, czyli duży obiekt latający, do którego wpadają dwa latające spotki, jak do bazy. Te cygaro też posługuje się tym samym napędem. Wreszcie mamy obiekt wielkości mniej więcej 30 km poruszający się dookoła Księżyca. I też ma ten sam napęd. Tu sobie coś odpuścimy. Paul LaViolette w swojej książce dotyczącej napędów kosmicznych opisuje, że te koncepcje Thomasa Townsenda Browna były mocno eksploatowane przez co najmniej sześć firm lotniczych amerykańskich
i że ta technologia została zastosowana w bombowcu strategicznym B-2. I że tam jest podłączane napięcie kilku milionów voltów, które daje dodatkowy ciąg dla tego bombowca. Jeżeli byśmy chcieli spojrzeć gdzieś, jakie ma parametry, no to troszeczkę są śmieszne podane, bo rzędu podane jest, że 0,95 macha tylko rozwijają. No to nasze Iskry też rozwijały tam 0,7 macha. A koszt wyprodukowania jednego takiego bombowca B-2 już w seryjnej produkcji wynosił $1 miliard. Jeden się kiedyś rozbił przy starcie na lotnisku. A mała strata. I teraz z takiego zdjęcia bombowca B-2 otoczonego taką mgiełką, to znaczy, że przekracza szybkość dźwięku w wilgotnej atmosferze. Znaczy, że tu jest zastosowany no już jakiś doskonalszy napęd. Wynika, że znowu mamy do czynienia z tym samym napędem, kubek w kubek, takim jak jest w tych latających spotkach. Czyli mamy zimną reakcję jądrową wytwarzającą cząstki elementarne, WIMPy jako ten materiał pędny, który daje ten odrzut. Mamy uran, mamy złoto, srebro, telur, no i coś tam mniej ważnego. Podobnie jest z nowszą wersją bombowca typu latające skrzydło B-21. Tam też jest ten sam napęd. I co to znaczy? To znaczy, że amerykańskie kręgi zgromadzone wokół tak zwanego czarnego budżetu dysponują napędem takim samym jak większość UFO, które lata sobie gdzieś tam dookoła Ziemi, dookoła w Układzie Słonecznym. I to oznacza, że te kręgi mają nie tylko napęd, ale też umiejętności wytwarzania, bo to są równolegle prowadzone zawsze prace, wytwarzania energii z zimnej syntezy jądrowej w nieograniczonej ilości. Ja w skali takiej, jakbyśmy chcieli. Ja wczoraj wspominałam na wykładzie o biochipach, które są w szczepionkach i o tym, że Rosjanie próbowali jako bateryjkę wykorzystać półprzewodnik, na który napylali warstewkę substancji promieniotwórczej i to ona była tym źródłem energii dla tej bateryjki. A tu spodziewamy się, że ta zimna synteza jądrowa może być wykorzystana zarówno w tej skali jednego, kilku, powiedzmy 10 mikronów, jak i w tej skali do napędu potężnych rakiet kosmicznych. Pytanie oczywiście, czy Amerykanie byli na Księżycu. Ja zrobiłam takie doświadczenie. Był taki kiedyś artykuł, nie pamiętam autora, ale on tu gdzieś jest, w Nexusie, który udowadnia, że nie byli, że to wszystko było sfingowane, nakręcone w Hollywood przez Stanleya Kubricka. No i odnosi się do zdjęć, które NASA opublikowało na żądanie Rosjan, kiedy stwierdzili, no ale gdzie jest te kilkadziesiąt kilogramów próbek przywiezionych z Księżyca? I gdzie jest to mnóstwo zdjęć z Księżyca? No to zdjęcia umieścili, a o próbkach nic dalej nie wiadomo, gdzie są te próbki.
I potrafię określić ze zdjęcia danego miejsca, gdzie jest na kuli ziemskiej. I on tam zakładał, ten autor artykułu, że to te góry, które są wyświetlane w tym Hollywood, to są góry z Hiszpanii. No to ja oczywiście mogę to sprawdzić. Spróbowałem ściągnąć najpierw spektrum, no i żeby wyciągnąć potem sygnał żelaza, który jest tam potrzebny. No ale się nie udało. Okazało się, że całe spektrum było przykryte silnym sygnałem lampy łukowej. Spektrum zrobione ze zdjęcia lampy łukowej było prawie identyczne z tym spektrum z Księżyca. No do czego lampa łukowa? No oczywiście do projektora przedniej projekcji wykorzystywanego przez Stanleya Kubricka. No czyli taki mój kamyczek do ogródka, że Amerykanie nie byli na Księżycu. No ale teraz, jeżeli mają technologię, to oni są w stanie polecieć na Księżyc. Prawdopodobnie nie mają zezwolenia na lądowanie, bo by przywieźli te próbki tych kamieni. Mają technologię, mają statki powietrzne, czy statki kosmiczne, ale nie mają zezwolenia na lądowanie. Niech sobie latają gdzieś tam idzie. I teraz, mając opanowany zakres napędu o nieograniczonych możliwościach i wytwarzanie energii o nieograniczonych, taniej, bo tam się wytwarza energię z nikla, zapomniałem powiedzieć, że tam wszędzie jest nikiel i lekka miedź. I nawet u tego Andrea Rossiego też jest nikiel i lekka miedź. Nikiel plus dwa atomy deuteru dają lekką miedź. I to wszędzie się też powtarza. Niklu mamy pod dostatkiem do wytwarzania energii. To nie uran, który trzeba, o który już jest walka. Kto kupi uran do tych wszystkich istniejących elektrowni naukowe, oczywiście nasze władze kupią, tak, na wolnym rynku. I teraz to oznacza, że mogą powalczyć o władzę nad światem. Na skróty niejako. My o nich nic nie wiemy, ale oni wiedzą dużo o nas i mogą opanować cały sektor energetyczny, dostarczając taniej energii. I mogą też zmienić cały sektor lotniczy, komunikacji, wszelkiego typu napędu, czy samochody, czy statki kosmiczne. I to jest jakby niezauważalny pretendent do władzy światowej, bo my zwykle mówimy o jakichś Żydach, którzy i tak wszystko mają w swojej władzy. Wcale nie. To oni sami tak piszą, a my często czytamy te książki, żeby jakby ich potęgę zwiększyć. Jest kilka tych właśnie ośrodków władzy. Wczoraj wspominałem jeszcze o innych. Teraz następny temat. Wylotowo. Tu mam zdjęcia, mam akurat tam w laboratorium słomki z wylotowa z zagiętymi takimi kolankami. Nie wiem, jak te złączki się nazywają, ale tworzą jakby takie kolanka po tym zagięciu, po przelocie statku latającego spotka. I tam jest zachowany w nich sygnał taki sam napędu UFO, jak te wspomniane wcześniej. Jest taki bardzo ładny filmik, który pokazuje, jak leci sobie w kółko latający spodek. Najpierw jakieś punkciki zaznacza, znaczy takie odciski w tym zbożu.
a potem taką gwiazdkę. Zrobiłam spektrum z tego zgniecionego zboża dla porównania ze zboża niezgniecionego i okazuje się, że w tym zbożu, w tym zaraz po tym momencie oddziaływania wystąpiła silna aktywacja białek prionowych, o których też wczoraj wspominałam, które zawiadują w organizmie morfogenezą. Nie myślałam, że w ciągu jednej sekundy, bo to widać na filmie, że w ciągu jednej sekundy te zboże się kładzie, one się nie łamie, tylko się zgina tak jakby zmiękło. Chociaż może być efekt jeszcze troszeczkę inny. Też wczoraj wspominałam o znajomym, który potrafił skinać łyżeczki, biorąc dwa palce, tak, i te łyżeczki się tu jakby topiły, że między tymi palcami występowało te wimpy, w których miękł metal. Może tu też chodzi o tego typu mięknięcie, ale tak czy owak te priony zostały silnie zaktywowane. Czyli takich informacji możemy uzyskać z filmu. Tu mamy jeszcze jakieś obiekty z Księżyca, ale jeżeli nie widzimy, to już nie ma co pokazywać. Tu kiedyś zrobiłam spektrum z małego ufka. Taki sobie ten, z dużą główką, stoi sobie patrząc w przód, trzymając się chudej nogi mamy. I co my tam widzimy? Widzimy horoskop taki podobny jak u człowieka. Jest rtęć, uran i jod. W zasadzie można by postawić horoskop, kiedy by się urodzili, ale jeżeli to byłoby na Ziemi, a jeżeli gdzieś indziej, no to dosyć trudno. O, chyba mecz leci. I co tam jest jeszcze ciekawego? No, widać sygnał od prionów. Jest ta reakcja jądrowa zimnej syntezy. Jest miedź, jest cynk. Te aromatyczne aminokwasy są słabo widoczne. Ale co jeszcze ciekawego? Widać krzem i glin. Więc być może one są bardziej jakby mechanicznie wytrzymałe dzięki temu. Bo my mamy tylko wapń. I kończymy, tak? Problem jest taki, że te wszystkie latające spotki wydzielają neutrina i te, jak analizowałam jeden z latających spotków, te neutrina są siane w przestrzeń dookoła. Z tym sobie nie poradzili. Ale może nie poradzili sobie dlatego, że są bardziej odporni na neutrony. I to jest nasza przyszłość. My powinniśmy być bardziej odporni na neutrony. I na tym kończę dzisiejszy wykład. Dziękuję Państwu. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.